Na początku gratulacje, bo awansowaliście do 1/8 finału, no ale troszeczkę się musieliście namęczyć, żeby zdobyć tą jedną i decydującą bramkę. No dziękuję. Tak jak mówiliśmy sobie przed meczem, że tutaj awans jest najważniejszy, to są rozgrywki pucharowe. I takie mecze, gdzie przyjeżdża ekstraklasowy zespół do zespołu z niższej ligi, który ma ambicje na pewno, gdzie przychodzi duża część publiczności, w mieście jest to poruszenie, jest to duże święto i w takich meczach gra się ciężko. My przyjechaliśmy tutaj, nie ma co patrzeć jakim składem, czy jaką jedenastkę ten wystawił. Wyszliśmy jako Korona Kielce, jako drużyna ekstraklasy i naszym obowiązkiem było awansować. Tego obowiązku dopełniliśmy się. Cieszymy się bardzo z tego powodu. Wracamy do Kielc, trochę jeszcze długa podróż przed nami, ale już myślimy o Krakowi, bo zaraz trzeba się przygotować do piątkowego meczu. Jak z twojej perspektywy wyglądała ta sytuacja z początku meczu, gdzie faulowałeś napastnika gospodarzy? Pachniało czerwoną kartką? Znaczy, no wiadomo, w mojej ocenie, owszem, napastnik się urwał, starałem się go gonić. Gdy wyszedł już przede mnie, starałem się zejść bliżej światła bramki, prawda? Dlatego mnie wyminął, dlatego przebiegałem za nim. Pokazywałem sędziemu, że po prostu gdzieś tam zostawił nogi i zahaczył moją. Ja go kompletnie nie chciałem ani faulować, chciałem tylko gonić w stronę bramkarza, żeby go asekurować. I wydaje mi się, że sędzia podjął słuszną decyzję, tym bardziej, że napastnikowi ta piłka uciekła do boku. Gdyby być może przyjął sobie jakoś idealnie w stronę bramki do strzału, można by myśleć gdzieś tutaj o czerwonym kartoniku, ale myślę, że sędzia tą presję gdzieś wytrzymał, to ciśnienie, tym bardziej, że to był początek meczu i zostawił mnie na boisku. Miło było znowu wyprowadzić drużynę jako kapitan w meczu o stawkę? Na pewno jest to jakieś tam wyróżnienie, bardzo przyjemne. Dlatego padło na mnie, ponieważ właściwie jestem najdłużej z tych chłopców w klubie. Gdzieś tam jakieś doświadczenie również mam zebrane, również w takich meczach pucharowych. I to zadanie trener mi powierzył, żebym na boisku był generałem i myślę, że z tego obowiązku również się wiązałem i bardzo się cieszę, że zero z tyłu, bramka do przodu i awansujemy dalej. Bardzo się denerwowałeś przed tym karnym? Nie było nerwów, nie było stresu. Gdzieś tam próbowałem sobie ułożyć w głowie, jak chcę uderzyć tego karnego, ale od początku nastawiłem się, że chcę uderzyć w ten róg. Jeszcze gdzieś tam czekałem na ruch bramkarza. Zauważyłem, że idzie w swój prawy róg, to zmieniłem i strzeliliśmy, wygraliśmy, całe szczęście. Wydawało się, że ta bramka jest zaczarowana, bo nie chciała ta piłka w ogóle wlecieć do tej bramki. Tak, no od początku spotkania uważam, że zdominowaliśmy ten mecz, gdzieś stwarzaliśmy sobie te sytuacje podbramkowe. Można powiedzieć, że wypromowaliśmy bramkarza, bo gdzieś tam no rzeczywiście miał dużo udanych interwencji, ale też na nasz plus można powiedzieć, że nie zawsze jest ta skuteczność, ale może cieszyć gdzieś tam duża ilość sytuacji podbramkowych, gdzieś tam wypracowanych sytuacji, więc no to jest na plusa. Nie wiem, może był tu jakiś szaman i gdzieś tam próbował czarować, kto wie. No. Ale no widać, że nad tą skutecznością zdecydowanie musicie popracować, bo spokojnie nawet do przerwy mogło być 2-3-0. Tak, no mogliśmy strzelić na, tak jak mówisz, no 2-3 bramki i wtedy gralibyśmy spokojnie, ale tak się nie stało, taka jest piłka, no nie takie rzeczy, tak, świat widział i rzeczywiście czasami jest tak, że no nie idzie, co byś nie robił, to piłka nie chce wpaść, ale na koniec dnia to my jesteśmy w kolejnej rundzie, więc była ciężka przeprawa, ale to już jest za nami, całe szczęście. Oczywiście cieszymy się, przyjechaliśmy tutaj jako faworyt. Mieliśmy wiele dogodnych sytuacji. Myślę, że kwestią czasu było to, kiedy bramkę strzelimy. Rzeczywiście udało nam się strzelić. Najważniejsze na zero z tyłu i czekamy teraz na kolejnego przeciwnika. Zadrżało wam trochę serce, jak w tym doliczonym czasie gry padła bramka, gdy wprawdzie nieuznana, no ale chyba się zrobiło nerwowo, tak? Zrobiło się trochę nerwowo, to prawda, lecz na szczęście na spalonym, no i na zero z tyłu. Można powiedzieć na własne życzenie te emocje zgotowane, bo tych sytuacji mieliście sporo. Oczywiście, że tak, jak mogliśmy wykorzystać, w pierwszej połowie mieliśmy wiele sytuacji, jakbyśmy wykorzystali jedną, drugą, to już na pewno mecz by się inaczej ułożył.